roku miejscem dożynek powiatowych były Wyszatyce. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele w Wyszatycach. Potem wszyscy przeszli na stadion, gdzie oficjalnego otwarcia święta dokonali. Starosta Jan Pączek, wójt gminy Żurawica Janusz Szabaga oraz prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego Maria Jakubowska. Ważnym momentem dożynek jest przekazanie gospodarzom chleba upieczonego z mąki z tegorocznego zboża. Czynią to zawsze dożynkowi starostowie. W tym roku starostą dożynkowym był Jerzy Urban, a starościną Bożena Klucznik z Wyszatyc. Ten chleb dożynkowy upieczony z mąki tegorocznych zbiorów składamy na ręce pana starosty, pana Jana Pączka, pana wójta gminy Żurawica Janusza Szabagę. Życzymy, aby ten chleb dzielono sprawiedliwie, by nie zabrakło nikomu chleba naszego powszedniego. Szczęść Boże! Starosta Przemyski Jan Pączek podczas powitania gości życzył, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego oraz zacytował przysłowie: od myszy po cesarza wszyscy żyją z gospodarza, które ciągle jest aktualne i na czasie. Cieszę się, że takie dożynki kontynuujemy, że co roku możemy powiatowe święto plonów obchodzić uroczyście, bardziej lub mniej. Myślę, że Wyszatyce to taka miejscowość, gdzie to rolnictwo jest bardzo dobrze się rozwija i mamy nadzieję, że rolnicy będą postępować w swoim rozwoju. W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawicielka Konsulatu Rzeczpospolitej we Lwowie, samorządowcy wszystkich gmin ziemi przemyskiej, wójtowie oraz goście z Ukrainy. Rolnicy dzisiaj są potęgą w Europie. Nasze rolnictwo kiedyś nie było samowystarczalne. Dzisiaj polski rolnik może wyżywić Polskę i jeszcze nadwyżkę za 10 miliardów euro wysłać na Zachód czy do innych krajów. No, są jeszcze oczywiście pewne problemy w rolnictwie. One są trudne do opanowania, dlatego że rolnictwo to jest taka specyfika, gdzie produkcja odbywa się pod gołym niebem, ale można zaobserwować tutaj dzisiaj na tych dożynkach, czy jeżdżąc po polskich wsiach, jaki sprzęt już jest, jaka już jest wydajność. No i ceny, one są nie najgorsze. Oczywiście są duże wahania i to jest problem w cenach i w górę i w dół. I to powoduje, że rolnik nie może tak na bieżąco zaplanować sobie, ale tego się nie da uniknąć. To w każdym kraju występuje, bo to jest kwestia urodzaju, czy się urodzi, czy się nie urodzi. Jak każe tradycja, najważniejszą częścią dożynek był korowód wieńców dożynkowych, podczas którego reprezentacje poszczególnych gmin, w przypadku gospodarza gminy Żurawica było to kilka sołectw, zaprezentowały imponujące wieńce dożynkowe. Nie obyło się przy tej okazji bez przyśpiewek dożynkowych. To w tych przyśpiewkach zawierane są zazwyczaj wszelkie pochwały, ale i przygany pod adresem samorządowców. To także okazja do tego, by śpiewająco przypomnieć o potrzebach i problemach, które trapią mieszkańców poszczególnych wsi. Dożynki były też okazją do wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznanych przez ministra rolnictwa. „Zasłużony dla powiatu przemyskiego”, przyznanych przez Radę Powiatu Przemyskiego oraz „Komandori Związkowej na Wstędze”, przyznanych przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych. Dożynki swoim udziałem uświetnili Harcerska Orkiestra Dęta Chówca Ziemi Przemyskiej, Związku Harcerstwa Polskiego z Żurawicy, Zespół Trójczyce i Zespół Wyszatyczanie.